Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. E, moi drodzy widzowie, mam bardzo ciekawą partię e, dla was e, pomiędzy Magnusem Karlsenem a Wesleyem. So, świeżutka partia e, blicowa. No i cóż mogę powiedzieć, Magnus Karlsen jest mistrzem świata, to wiemy. Jest nieco kontrowersyjnym mistrzem świata jeśli chodzi o pewnego rodzaju posunięcia w swoich partiach. E, no tutaj zmie zmierzam od razu do rzeczy, bo nie będę się za bardzo rozwlekał. E, panowie grali ze sobą przy szachownicy, partię błyskawiczną e, i Magnus rozpoczął ruchem A4. E... No śmieję się oczywiście. Ja już nie wiem, czy to jest właśnie, czy to jest śmieszne, czy to jest taki już znak firmowy Carlsena, że czasami odpali taki ruch. Może dlatego, żeby znowu się zrobiło o nim trochę, troszeczkę głośniej, żeby media pisały. To na pewno działa. Zobaczcie też, tak zauważam pewną sprawę, że on robi jeden ruch na szachownicy, a już o nim jest wielki szum no i takie jest prawo giganta szachowego na świecie, tutaj Wesley Soe jest po tym posunięciu oczywiście się uśmiechnął chwilę pomyślał, no i rozpoczął partię, zagrał sobie spokojnie skoczek F6, Soe jest takim zawodnikiem który gra bardzo solidnie i tak powiedzmy wyczekująco, nie daje sobie krzywdy zrobić no czy przynajmniej takie sprawia wrażenie i teraz po tym ruchu skoczek zagrał na F3 Amerykanin G6, G3 Magnus Goniec G7, goniec G2, czyli ustawiony domek. Zwróćmy uwagę, że tak naprawdę przy tym ustawieniu biały by miały tempo więcej i teraz by zagrały A4. No, wygląda to bardzo dziwnie, ale tu pozycja może nabrać różnego charakteru. Roszada ze strony czarnych, posunięcie d4, posunięcie d5. Roszada i teraz właśnie tutaj czarne grają. Bardzo ciekawe posunięcie, bo jestem, jestem ciekawy, jaką koncepcję gry byście wybrali. <laughs> Czy byśmy zagrali też posunięcie A5? No to się może narzu narzucać oczywiście, ale Wesley So. Ładnie zagrywa posunięcie C5, czyli taki troszeczkę gambit hetmański odwróconym kolorem. Jest to ruch zaczepny, jest to ruch ambitny. Na pewno daje tutaj trochę do myślenia. Na co Magnus, oczywiście, wybił. No bo jak to Magnus wybija? Można by podeprzeć tego pionka grając na przykład posunięcie C3, ale wybicie i skoczek właśnie na A6. Skoczek e, chce zbić piona i nie pozwala zagrać. B4 przy okazji e, w tym momencie. Skoczek zagrał na C3. Tutaj, jakbyśmy zagrali gońcem na E3, no to nic by za bardzo nie dawało, bo skoczek G4. Atakujemy gońca, i jak zbijemy tego gońca, no to czarne są świetne. E, taki ruch oczywiście. Goniec D4 też nie działa, bo jakieś E5 dostaniemy, i jest fatalnie. Mogłoby być oczywiście, bo skoczek zagrał na C3. Czarne wybiły pionka. E, goniec teraz z atakiem na skoczka, i posunięcie B6. Oczywiście bronimy i tutaj czarne liczą na to, że, że białe zbiją na C5 to by było fatalne białymi. Nie możemy tego zrobić, ale białe grają A5. No, i teraz niech każdy pomyśli sobie co chce, ale zwróćcie uwagę, że ten pionek A4 się chyba przydał Magdusowi, bo ruch A5 podważa pionka B6. Nie zmienia to faktu, że czarne bez problemu zagrały debiut bez żadnych problemów i nawet komputer tutaj ocenia jako minimalnie lepiej, ale to tak tyci, tyci dla ludzkiego oka. Myślę, że to nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Goniec zagrywa na B7 i goniec D4, czyli. Trochę uwalnia pionka. Tu oczywiście konfrontacja z końcem G7 jest na rzeczy E6 ze strony czarnych no i posunięcie wieża A3. Bardzo ciekawy plan, zresztą Karlssena. Tutaj Hetman będzie mógł zmierzać na A1. Ewentualnie, może druga wieża wejdzie na A1 i akcja na linii A. Na co czarne? Spokojnie, Hetman E7. Tradycyjne ruchy tutaj zagrywa Amerykanin, nic się nie dzieje. Hetman A1 i zobaczcie, niby taki psychologiczny nacisk na linii. Można trochę spanikować. A co grają czarne? A czarne skoczek, scena d7. A dlaczego by nie? Bronimy tutaj pionka. Na co Magnus skoczek e5. Nastąpiła szybka wymiana i goniec zagrał na c6, aby nie wpuścić skoczka. Zobaczcie, że tutaj czarne naprawdę grają tak bardzo, bardzo, bardzo solidnie. No, no, cóż, Mistrz Świata teraz wybił po prostu na B6, no bo to się narzuca, się rozpędził, ale wybicie już nie jest chyba do końca super extra, że tak się wyrażę. Dlatego, że no tutaj teraz grozi bicie, i że tak powiem, no jeżeli będzie bicie na A3 i Hetman zbije, Hetman zbije, hetman, pionek zbije, Bierza wchodzi na 8 z tępem, atakując pionka, więc. Magnus postanowił wybić i zobaczcie, niby nacisk na linii A, a okazuje się, że to czarne mają tutaj teraz linię. I Hetman wrócił na D8. Bardzo ciekawy teraz manewr stosuje Amerykanin. Warto na to zwrócić uwagę. Mimo, że to jest partia błyskawiczna, to muszę przyznać, że z dużym potencjałem i z dużym zrozumieniem grają czarne, mianowicie goniec F8. Czasami w partiach Akiby Rubinsteina białe grały taki ruch, goniec F1, przerzucając właśnie gońca, żeby z gońcem B7 się nie wymienił, tutaj właśnie goniec B7 z gońcem G2 i to samo się dzieje, goniec E5, goniec G7. Bardzo ciekawe posunięcie, Skoczek będzie chciał zagrać na D7. Hetman D3, tutaj Magnusowi troszeczkę stopniał czas, on się tam trochę... Po... Po y, pozastanawiał zbyt długo i niestety w tym momencie miał mało czasu. Tutaj chyba Wesley miał około minuty, jak dobrze kojarzę, a Magnus miał 5 sekund. Grał na sekundach oczywiście. Y, oczywiście za każdy ruch było 2 sekundy dodatkowe. Skoczek zagrał na D7, Goniec na D4, y, i tutaj Hetman zagrał na B4. Pytanie, czy można zagrać E5? No, ten ruch niestety jest fatalny, mógłby być fatalny. Z uwagi na skoczek D5. No, i tutaj atakujemy Hetmana. Jeżeli Hetman zagrywa, to po prostu uciekamy gońcem. Nie tracimy figury, nic się nie dzieje. A jeżeli goniec zbija, to goniec zbija. Atakujemy wieżę, i goniec ma swobodę ucieczki w tę albo w tę stronę. Bez znaczenia. E, ok, i Hetman tutaj zagrał na B4. Wieża B1, pionka bronić trzeba. Wieża C8, i w ogóle ta pozycja jest równiutka, według silnika nic się tu nie dzieje, tutaj Magnus powinien zagrać dosyć aktywnie, grając na przykład posunięcie E4 nie zagrał tak, jeżeli by tak zagrał i poszłoby bicie, to po prostu skoczek zbija, pamiętajmy, że po E4 na przykład i ruch E5 nie musimy uciekać gońcem, bo dostaniemy widełki, zawsze po ruchu E5 możemy wtrącić i zbić tutaj na D5, po wybiciu Wybicie, wybicie, i tutaj to białe mogłyby wygrać te partie, tak przypadkiem. Chodzi tylko o to, że zaznaczam, że jest taktyka. Magnus Carlsen teraz się bardzo myli, myli się, bo zagrywa skoczek D1, ale to jest oznaka tego, że sekundy mu uciekały na zegarze, i pom o pomyłki nie trudno W tym momencie wrócił skoczek. No cóż, chciało się zagrać tu. E, niestety nie ma na to czasu z uwagi na koniec. B5 bardzo ładny atak. Hetman E3 i wieża skubnęła pionka. Pionek więcej robi się bardzo niebezpiecznie białymi. Goniec C3 i wydawałoby się, że wieża jest w małej pułapce, no ale Hetman na C5 oczywiście. Tutaj zwróćmy uwagę, że goniec zwierzą dobrze, tego pionka chcą zaraz zbić. Goniec F1, tylko że w tym momencie jest szybkie E5, no bardzo ładne posunięcie. Tutaj moi drodzy, wybicie gońcem na E5, skoczek wybija, Hetman wybija, jest y, fantastyczne czarnymi, bo możemy zagrać potem D4. Może ja to szybko przestawię, zobaczcie D4. Próba wymiany Hetmanów w pionach porówno, ale jest totalna miazga. Zobaczcie, figury białych po prostu nie istnieją, są mało aktywne. Hetman właśnie zbił teraz na C5, goniec odbił na C5, posunięcie E3, szybka wymiana na F1, i y, y, w tym momencie jak grać czarnymi, żeby te pozycje doprowadzać na... E, przeprowadzić, e, jakby to powiedzieć, zabrakło mi słowa, jak grać, żeby wygrywać po prostu czarnymi. Jest pionek więcej, na tym poziomie pion więcej, to jest ogromna przewaga. D4 nastąpiło. Bicie nastąpiło, pionek wybił rzecz jasna, goniec musi się wrócić i centralizacja skoczka, skoczek e5 wchodzi do gry już są piękne pola e, do zajęcia. B4 nastąpiło, atak na gońca, goniec D6 i wieża B3. Wydawałoby się, że tutaj biała się jeszcze jako, jako taką bronią. Właśnie e, trudność w takich pozycjach, gdzie mamy przewagę i wiemy, że jest praktycznie wygrana partia, taką chyba największą trudnością jest dociskanie przeciwnika. Wesley so robi to bezbłędnie i gra wieża C1, atak na skoczka. Jeżeli tutaj król by zagrał na E2, co się bardzo narzuca, bo chcemy bronić tego skoczka, no to jest D3, król D2, wieża C2, król E3, wieża E2, no i zbijamy figurę, więc tak nie wolno. Skoczek zagrał na B2, dlatego też i posunięcie D3. Moi drodzy, jest to ruch, który już partię wygrywa. Tutaj Magnus zbił tego pionka, skoczek zbił i mistrz świata. Poddał partię. Czy, czy, czy słusznie przegrał po ruchu A4, czy nie? Ciężko ocenić. To jest taka mała ekstrawagancja zapewne. Dlaczego Magnus poddał partię? Jeszcze tylko zwrócę uwagę. Jeżeli wieża wybija, to po prostu goniec zbija pionka. Zobaczcie, po takich zawirowaniach na planszy, okazuje się, że tutaj atakujemy gońca i wieża musi zagrać na E3. Jeden pionek więcej wystarczy, żeby te partie wygrać, bo gdyby nie ten pionek, to jakiś taki ruch F3 albo F4, ucieczka królem, chociaż pozycja czarnych i tak jest bardzo trudna, e, przepraszam, białych jest bardzo trudna. Jak grać? Nie musimy od razu tutaj iść pionkiem, ba, nie musimy od razu zbijać na E1. Wystarczy na przykład podejść królem, zagrać F5, podejść królem jak najbliżej, ruszyć pionkiem na B5 i w odpowiednim momencie po prostu zbić tutaj na E1. Ewentualnie nie musimy iść pionkiem, po prostu podejść królem wystarczy i zająć się tym skrzydłem albo podejść zwyczajnie do centrum. Pionkówka jest po prostu wygrana. No cóż, Wesley So ogrywa Carlsena w blicu. Dzięki serdecznie za uwagę i do zobaczenia.